Wystawa Magdalena Abakanowicz, Jesteśmy strukturami włóknistymi, została zorganizowana z okazji nadania imienia tej wybitnej artystki, zmarłej w 2017 roku, Uniwersytetowi Artystycznemu w Poznaniu. Artystka przepracowała na uczelni ćwierć wieku, a została zatrudniona w 1965 roku, kiedy ówczesny rektor Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych, bo tak wówczas nazywała się uczelnia, postanowił zrobić ze jednostki, którą kierował, najwspanialszą uczelnię artystyczną w kraju. I ściągnął najwybitniejszych artystów, tych najlepiej się zapowiadających. I z Warszawy przyjechała młoda Abakanowicz i Stanisław Zamecznik, wybitny projektant. Pomysł Tessera okazał się strzałem w dziesiątkę. W 65 roku artystka została nagrodzona złotym medalem na Biennale w São Paulo. Trzy lata później widzimy ją już na wystawie zbiorowej, ale w pawilonie głównym Biennale Weneckiego, a rok później, w 69 roku, na wystawie zbiorowej w Museum of Modern Art w Nowym Jorku. Powróci tam z wystawą indywidualną w 93 roku. Jej życie właściwie od czasu, kiedy pojawiła się w Poznaniu, było jednym wielkim pasmem artystycznych sukcesów. Artystka została zauważona na scenie międzynarodowej w 60 roku na Biennale w Lozannie. To właśnie ten gobelin, który tutaj widzimy, wzbudził właściwie kontrowersje, nie tylko zachwyt, ale i kontrowersje, dlatego że Biennale w Lozannie zostało wymyślone jako przestrzeń, w której miałby się pokazać splendor współczesnej tkaniny francuskiej. Jeden z założycieli tego Biennale, Jean Lursa, wybitny artysta, zapraszał do Lozanny takie gwiazdy jak Le Corbusier czy Picasso, i gobeliny, które oni proponowali, były oczywiście wykonywane z kartonów. Lozanna była pomyślana jako miejsce, w którym odżywa francuski gobelin. A tu tymczasem przyjeżdża nieznana nikomu Polka, która nie wykonuje swojej pracy z kartonu, nie proponuje pracy, którą da się w jakiś sposób przenieść tylko przy pomocy rysunku, ponieważ każdy splot i bardzo różne włókna, które używa, mówią prawdą materiału. To było zupełnie nowe. Do tego stopnia nowe, że Pierre Poli, który również był jedną z ważniejszych osób w Lozannie, był dyrektorem Musée des Arts Décoratifs, w 63 roku specjalnie przyjeżdża do Polski, żeby zobaczyć, co tu takiego dzieje się w tkaninie. Rzeczywiście działo się bardzo wiele i już wkrótce Abakanowicz w Lozannie pokazuje tkaniny zupełnie inne od gobelinów francuskich. Gobeliny, które są właściwie reliefami, które wychodzą w przestrzeń, podczas gdy gobeliny francuskie były bardzo ściśle związane z architekturą, architekturze podporządkowane, były rodzajem murali. A Abakanowicz właściwie gobelinami, które zmieniają się wkrótce w tkaniny, abakany, ni to, ni owo, nie są ani malarstwem, ani rzeźbą, organizują przestrzeń, mają zupełnie inną koncepcję, koncepcję, w której liczy się ekspresja materiału, w której liczy się właśnie przestrzenność, pewna dotykalność, zmysłowość. Wszystko to było zupełną nowością i zapewniło szkole polskiej bardzo wielkie uznanie, nie tylko w Lozannie, ale jak się wkrótce okazuje, na całym świecie. Magdalena Abakanowicz była tkaczką. Warto więc przywołać mitologiczne tkaczki, Arachnę i Helenę Trojańską, pierwszą wspominaną przez Owidiusza w Metamorfozach, a drugą przez Homera w Iliadzie. Arachnę, która
współzawiodniczyła samą boginią Ateną, spotkał marny los. Została zmieniona w pająka. To, co nas interesuje w tej opowieści, to nie to, że ona była bardzo butna, ale to, że w gruncie rzeczy jej los w momencie współzawodnictwa został przesądzony. Był w losach, w rękach bogini. Natomiast ważne było to, że ona zdecydowała się podjąć współzawodnictwo, ponieważ gdyby tego nie zrobiła, okryłaby się sromotą, okazałaby się tchórzem. A więc przesłanie, jakie niesie z sobą Arachne, jest przesłaniem, że dla pokazania, kim naprawdę jest, warto było podjąć wyzwanie, gdyż to wyzwanie, które okazało się dla niej śmiertelne, pozwoliło zachować pamięć o Arachne jako o osobie odważnej i pełnej godności. Trochę inne jest przesłanie Heleny Trojańskiej, ale też związane z godnością i z jej sprawczością. Była osobą porwaną, traktowaną właściwie jak przedmiot, a jednocześnie była więźniem. I w tej nie najlepszej sytuacji Helena decyduje się na wykonanie tkaniny, która opowiedziałaby o tym, jak bardzo cierpi, że przez nią giną ludzie. Decyduje się wziąć odpowiedzialność za to, co się staje. Nie chce być przedmiotem historii, ale nadawać jej znaczenia. I tutaj ta tkanina właśnie odgrywa taką rolę. Rolę, w której Helena budzi się do sprawczości, w której nie chce być tylko biernym podmiotem. Myślę, że Abakanowicz, która przeżyła II wojnę światową i rewolucję komunistyczną, również jako tkaczka pokazała, że niesie w sobie przesłanie tego, co utraciła. Utraciła dom rodzinny, utraciła to, co kochała. Świat niezwykle się zmienił w czasie jej życia, natomiast poprzez tkactwo udało jej się osiągnąć wspaniałe laury, a przede wszystkim opowiedzieć o tym, że jest kimś sprawczym, innym, że jest sobą. Za moimi plecami wspaniałe, słoneczne dzieło sztuki. Ale gdybyśmy próbowali się zastanowić, co to właściwie jest i chcieli przyporządkować to jakiemuś gatunkowi, musielibyśmy powiedzieć, że nie jest to ani malarstwo, ani rzeźba. Ani to, ani tamto. Artystka wymyśliła obiekt, który wymyka się wszelkim klasyfikacjom, ponieważ klasyfikacje to jest coś, co jest bardzo typowe dla nowoczesności. Wsadzamy w coś, w szufladę, w diagram i już mamy tę rzecz jakby opisaną i już o niej wszystko wiemy. Tymczasem abakany wymykają się nowoczesnym klasyfikacją. Są ni tym, ni tamtym. Znakomicie o tym pisała sama artystka. Pozwolę sobie zacytować. Wbrew zakodowanym w mózgach mniemaniom robić obiekty własne, bezużyteczne w sensie praktycznym, będące nośnikiem filozofii, jak malarstwo czy rzeźba, ale nie będące ani tym, ani tamtym. Żeby nie dostać się znów w obręb jakichś istniejących kategorii, żeby móc tworzyć wyłącznie po swojemu. A więc właśnie tworzenie po swojemu, bycie sobą, nie danie się wpisać w kategorie i scenariusze napisane przez innych. To jest jedno z wielkich przesłań tych dziwnych dzieł, które od imienia artystki nazywamy abakanami. Jeżeli by zastanowić się, jaka jest ich relacja z malarstwem, można by powiedzieć, że artystka znakomicie znała historię nowoczesnego malarstwa, ponieważ te cięcia, które się tutaj pojawiają, można by jakoś skorelować
z cięciami Lucio Fontany, artysty włoskiego, który nie przedstawiał niczego na płótnach, ale te płótna kaleczy. Można by również porównać te dziwne obiekty, jakimi są abakany, z obrazami Alberto Burriego, które są cerowane, które są w jakiś sposób zaopiekowane przez artystę, ponieważ ktoś wcześniej je rozdarł, ponieważ były w jakimś bardzo złym stanie. Ale zarówno Burri, jak i Fontana mówili po prostu o końcu malarstwa, o wyczerpaniu się malarstwa. Natomiast artystka podjęła wyzwanie, żeby pójść dalej i wymyślić coś, czego oko nie widziało. Jeżeli z kolei zastanowimy się, jaki jest łącznik abakanów z rzeźbą, to można powiedzieć, że jest to bardzo ścisły związek, na przykład z takimi artystami jak Joseph Beuys czy Robert Morris, ponieważ artyści ci tworzyli miękkie rzeźby, obiekty, które za każdym razem, gdy je dawano na ekspozycję, kiedy je pokazywano, były w innej formie, bo miękka forma ma to do siebie, że nie da się drugi raz tak samo pokazać tego obiektu. Ono za każdym razem inaczej się zwinie, inaczej się ukazuje. Ta zmienność właśnie jest takim wspaniałym przekazem, ponieważ mówi o niechęci do muzealizacji, do właśnie dawania różnych wymiarów, klasyfikacji, ponieważ są to właściwie prace żywe i zmienne. A więc w abakanach bardzo ciekawe jest to, że są ani tym, ani tamtym i że właśnie to przesłanie jest przesłaniem, które mówi o tym, że tylko dzięki takim dziełom artystka mogła wyrazić siebie i swoje doświadczenie. Magdalena Abakanowicz osiągnęła właściwie w tkaninie wszystko i wydawałoby się, że powinna być zadowolona i nie szukać innych dróg. Tymczasem doszła w swojej karierze do momentu, kiedy tkaniny stały się dla niej impasem, stały się punktem, w którym zrozumiała, że ją ograniczają, ponieważ tkanina związana była jednak z rękodziełem, a jako rękodzieło z twórczością kobiet. I chociaż w XX wieku bardzo wiele zrobiono, żeby nie było takiego rozróżnienia, że są gatunki lepsze i gorsze, to jednak artystka ciągle była klasyfikowana jako tkaczka, a nie jako artystka. Mimo że robiła miękkie rzeźby, to była autorką tkanin, a Joseph Beuys był autorem miękkich rzeźb. To bardzo ją bolało, ponieważ była artystką, która znała swoją wartość. W roku 73 decyduje się właściwie na porzucenie tkactwa. Na szczęście nie będzie to trwało całe dalsze życie, ale postanowiła sprawdzić się jako rzeźbiarka właśnie dlatego, że nie chciała być w tej szufladzie twórczości kobiecej. W 69 roku ma wspaniały pokaz swoich prac na wystawie w MoMA zatytułowanej Wall Hangings. Są tam równie wspaniałe artystki amerykańskie jak Sheila Hicks czy Leonor Tony. I problem jest taki, że one także zmagają się z problemem fiber art i z określeniem weaver, tkaczka. Artystka nie chciała być tkaczką, a zatem idzie w inną twórczość, najpierw wraca do figury, do figuratywności, co zapewne było pewną dla niej trudnością, ponieważ studiowała w okresie stalinowskim i figury na pewno nie najlepiej jej się kojarzyły.
A dalszy przewrót wykonuje już w latach 80., kiedy zaczyna robić rzeczy w najtrwalszym materiale, jakim jest brąz. Na wystawie nie ma tych twardych rzeźb. Są te, które podkreślają włóknistość. I rzeczywiście abakany, chociażby ten piękny, obok którego stoję, abakan turkusowy, są rzeźbami, abakanami, dziełami sztuki, które właśnie są miękkie, które mają określony zapach, bo są tworzone z naturalnych włókien. Można je dotknąć, właściwie proszą się o to, żeby dotknąć, można się w nich schronić, ale czasami są też groźne. Zwisają w swojej wielkiej masie i właściwie wydaje się, że nam zagrażają. A więc całą paletę uczuć abakany wyrażały, ale ponieważ były wykonywane przez tkaczkę, nie były traktowane tak, jak na to zasługiwały i w związku z tym artystka zdecydowała się na porzucenie tymczasowe tkaniny. Stoję obok niezwykłego dzieła zatytułowanego Głowy. Właściwie temat dla rzeźbiarza dosyć oczywisty, ponieważ rzeźbiarze często tworzą popiersia słynnych, wybitnych, zasłużonych ludzi. Ale te głowy nie mają żadnego postumentu, nie stoją w taki sposób, byśmy wiedzieli, że rzeczywiście mają w sobie jakiś prestiż. Wręcz przeciwnie, są jakby ucięte i stoją na podłodze, także można się o nie potknąć. Co gorsza, zrobione są nie z tradycyjnych rzeźbiarskich materiałów, ale z jutowych worków, w których przechowuje się na przykład ziemniaki. Jedna z głów pęka i właściwie chciałoby się zapobiec temu, co za chwilę się stanie. A więc pokazany tu jest nie jakiś stan konstans, ale artystka sugeruje, że z tymi głowami ciągle coś się dzieje. I to coś wymaga od nas jako widzów reakcji. I ta reakcja jest impulsem etycznym. Gdybym miała porównać z czymś te głowy, to z pewnością zrobiłabym to, porównując je do wspaniałej pracy Jeana Fautriera, Głowy zakładników. Powstały w najgorszym czasie, w czasie II wojny światowej i przedstawiały niewinnie zamordowanych ludzi, którzy pozbawieni zostali rysów twarzy. Fautrier wykorzystał kontrast między brązem, z którego wykonane są rzeźby, i pozbawieniem tych brązowych popiersi tożsamości, konkretnej indywidualności, po to, żeby podkreślić, że w czasie II wojny światowej najbardziej okrutna była ta machina, która powodowała, że ludzie byli dehumanizowani, pozbawieni swojej indywidualności i człowieczeństwa. Artystka także idzie tym tropem, także odhumanizowuje te głowy. Nie jesteśmy nawet pewni, czy są to głowy ludzkie, a jednocześnie potrafi pokazać jakąś dziwną afiliację właśnie poprzez tą włóknistą strukturę, poprzez to, że wykonane są z materiałów organicznych, które powoduje, że nie patrzymy na nie
z dystansem, ale z głęboką empatią. Stoję przed zaskakującą rzeźbą zatytułowaną Sznur z roku 1972. Na początku lat 70. artystka robiła bardzo dużo zaskakujących interwencji w przestrzeń publiczną. Jej sznury pojawiały się w bardzo zaskakujących miejscach, wychodziły z budynków, łączyły różne części budowli. Była to właściwie troszkę zabawa, ale jednocześnie było w tym coś bardzo poetyckiego, właśnie związanego z koncepcją liny, która łączy, która ratuje, która jest ciągle w innej formie, zmienna i w tej zmienności nieuchwytna. Właściwie można by powiedzieć, kontynuując ten bardziej radosny wątek twórczości Magdaleny Abakanowicz, że uznać można tę rzeźbę za rodzaj dialogu z Henry Moorem, ponieważ tu też są dziury, tu też są takie miejsca, przez które można oglądać przestrzeń, a jednocześnie jest to coś zupełnie, zupełnie innego. Jeżeli chcemy, możemy tu zobaczyć leżącą kobietę, ale wcale nie musimy. Właśnie ta otwartość na interpretację jest tu być może taka najbardziej interesująca. Skąd się u artystki wzięły liny? Trzeba powiedzieć, że zanim studiowała na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, chodziła do Liceum Plastycznego w Gdyni w Orłowie, a więc mieszkała nad morzem. I mieszkając nad morzem, oczywiście chodziła do portu, oglądała liny cumownicze, olinowania statków, oglądała to wszystko, co powoduje, że żagle można uruchomić, można wyruszyć w daleką podróż. Liny, jednym słowem, są czymś, co w porcie uruchamia wyobraźnię związaną z podróżą, z ruszaniem się w daleki świat, a przecież także abakany można było spakować w węzełki i w ten sposób się z nimi poruszać jak z pakunkami. Ale liny i sznury Abakanowicz to jeszcze coś innego. Właściwie można powiedzieć, że są to rysunki w przestrzeni, ale rysunki, które nie są projektami. Projekty to jest właściwie takie bardzo nowoczesne pojęcie. My coś projektujemy, a następnie w przyszłości to wykonujemy i właściwie całe nasze życie jest skoncentrowane na tym, żeby zrealizować projekt. Artystka miała nieco inne podejście do czasu, bardziej akcentowała teraźniejszość i w związku z tym wykonywała oczywiście rysunki ołówkiem, ale ołówki wykonane liną są bardzo specyficzne, mianowicie one są tu i teraz. One każą nam spojrzeć na rysunek jako gatunek, który można wykonywać nie tylko ołówkiem, ale różnymi przedmiotami, które znajdziemy. A więc tutaj wykazała się taką niezwykłą inwencyjnością, a jednocześnie właśnie ta materialność rysunku powoduje, że rysunek staje się czymś, co możemy dotknąć i także w jakiś sposób poczuć pod palcami. To nie jest takie oczywiste w przypadku rysunku piórkiem czy ołówkiem. Stoję obok projektu architektury arborealnej, które artystka zaproponowała na wielkiej osi Paryża, wiodącej od Łuku Triumfalnego do Łuku Défense. Był to wielki manifest architektury, która sprzeciwiała się tak zwanemu stylowi międzynarodowemu, modułowemu, racjonalnemu, opartego na estetyce maszyny, który uznano za kluczowy dla XX wieku. Już
Pracując w spółdzielni Ład w połowie lat 50., artystka związała się z artystami, którzy byli przeciwni stylowi międzynarodowemu i tak jak inni jej koledzy uważała, że inspiracji należy też szukać w sztuce rodzimej. Później, kiedy wiele wyjeżdżała, kiedy oglądała różne rytuały, między innymi szamańskie, tak zwane prymitywne, coraz bardziej przekonywała się, że inspiracje sztuki dla niej istotne to są właśnie te, które odnoszą się do tak zwanej estetyki rdzennej, do sztuki rdzennej czy tubylczej. Ale artystka bynajmniej nie chciała cofać czasu. Architektura arborealna jest właściwie funkcjonalna, ponieważ jest związana z węzłami komunikacyjnymi, z metrem i zaplanowana została również jako samowystarczalna energetycznie. Projekt ten jest dosyć kontrowersyjny i w 1995 roku Ewa Mikina, wybitna krytyczka sztuki, napisała bardzo złośliwy artykuł o projekcie Abakanowicz. Napisała, że aby powstały te budynki w formie drzew, trzeba byłoby po prostu zlikwidować sporą część Paryża, że byłoby to niezwykle kosztowne i bardzo nieprzyjazne dla przyrody, dla otoczenia. A zatem oskarżyła artystkę, że w gruncie rzeczy architektura arborealna nie jest ekologiczna, nie jest związana właśnie z chęcią tego, by żyć w jakiejś równowadze z przyrodą, tylko cynicznie wykorzystuje hasło ekologii po to, żeby zrobić coś monumentalnego i przestrzennie totalitarnego. Mikina porównała nawet architekturę arborealną z projektami Szpera w Berlinie i Bukaresztu Nicolae Ceaușescu. Stoję pośród rzeźb z jednego z ostatnich cykli artystki zatytułowanych Anatomia. Pochodzi z roku 2009. To czas, kiedy artystka spełniła się na wszystkich artystycznych polach, miała wystawy w najznakomitszych galeriach świata, została laureatem wielu doktoratów honoris causa. W roku 2009 postanawia zrobić coś bardzo zaskakującego. Ta wybitna artystka, która ciągle wymyślała coś nowego, która zawsze była nieusatysfakcjonowana tym, co jest i wymyślała nowe drogi dla swojej twórczości, powraca do bardzo zaskakującej formy, formy odlewu i odcisku i robi te odciski swoim bliskim. Są to ręce, są to stopy, ale także twarze. W przypadku twarzy nie dba o portretowość, natomiast w przypadku końcówek ciał, jakimi są nasze ręce i stopy, widzimy zgrubienia, widzimy charakterystyczne odkształcenia palców. Mamy jakąś zaskakującą chęć dokumentacji, dokumentacji świata w szczegółach. To bardzo dziwny, a może wcale nie taki dziwny testament. Jedna z ostatnich prac, jaką pozostawiła po sobie Abakanowicz. Utrwalić to, co jest.